Trwa fatalna seria piłkarzy Polonii Warszawa. Czarne koszule nie wygrały kolejnego, czwartego już meczu w rozgrywkach trzeciej ligi. Okazja do przełamania złej pasy wydawała się być wymarzona. Na Konwiktorską przyjechał przecież KS Wasilków, Beniaminek rozgrywek, który nie zdobył jeszcze punktu, a bilans bramek miał 1-14. Początek meczu to zgodnie z przewidywaniami wyraźna przewaga gospodarzy, ale nie przekładało się to na bramki. Atakując, poloniści zapomnieli o obronie. Pierwsza akcja gości w 18 minucie zakończyła się samobójczym golem Wiktora Babińskiego. 10 minut później ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców, ale ponownie na konto Wasilkowa. Piłkarzy Polonii stać było jedynie na honorowe trafienie. Jego autorem w 53 minucie był Bartosz Wiśniewski. W następnej kolejce w sobotę Polonia zagra w Zambrowie z Olimpią.